15 kwietnia 2024 roku, nieznana historia świata, Łukasz Kulak, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiaj materiał na temat ostatnich odkryć archeologicznych i badań też archeologicznych, które pokazują, że historia ludzkości wyglądała albo mogła wyglądać zupełnie inaczej. Czy archeolodzy podejmą próbę rekonstrukcji i zmienienia tej oficjalnej historii naszego rodzaju, to czas pokaże. Natomiast fakt jest taki, że w archeologii w ostatnim czasie faktycznie coś zaczyna się dziać. Wychodzą na jaw pewne i dowody, i historie, które pokazują, że historia naszego rodzaju mogła być zupełnie inna, mogła mieć zupełnie inny przebieg. Dzisiaj omówię trzy artykuły w sumie, które są to artykuły dosyć kontrowersyjne, jak to się zwykło mówić. Nie są to, to znaczy jeden jest dosyć naukowy, to znaczy on pochodzi ze strony National Geographic, drugi nie jest naukowy, no i trzeci dotyczy Wielkiej Piramidy i jej zagadki, jej budowy, co ciekawe, również dosyć, może nie tyle ciekawy, co pokazujący pewną pułapkę, w jaką egiptologia tym razem ogólnie wpadła. Pierwszy artykuł, który omówię, dotyczy niezwykłego miejsca w Indonezji. Jest to Gunung Padang, które kiedyś omawiałem, który opisywałem w swojej książce zresztą. Tytuł artykułu brzmi: to miała być najstarsza piramida na świecie, a jest naukowy bubel. Jaka siła ją stworzyła? Na czym ten naukowy bubel polega, to wyjaśnię pod koniec omawiania tego artykułu. Natomiast pozwolicie, że w pierwszej kolejności przytoczę sam artykuł, przynajmniej obszerną jego część. Uwaga! Gunung Padang w Indonezji jest niezwykle tajemniczym stanowiskiem archeologicznym. Jednym naukowcom przypomina piramidę, innym zwyczajne wulkaniczne wzgórze. Niedawno pojawiły się wyniki badań, że ta struktura liczy prawdopodobnie aż 27 tysięcy lat i zbudowała ją prehistoryczna cywilizacja, o jakiej jeszcze nie słyszeliśmy. Na głośną krytykę tych doniesień nie trzeba było długo czekać. Na indonezyjskiej wyspie Jawa, niedaleko wsi Karyamukti, znajduje się bardzo intrygujące stanowisko archeologiczne. Mowa o Gunung Padang, które jest nietypowym przykładem miejsca megalitycznego. Zlokalizowane jest na wysokości 885 metrów nad poziomem morza, na szczycie wzniesienia wulkanicznego zbudowanego ze skały zwanej andezytem. Obiekt jest pokryty ogromnymi andezytowymi kolumnami. Składa się z kilku tarasów położonych na różnych wysokościach, które zostały utworzone na linii północny-zachód-południowy-wschód. Na sam szczyt wzniesienia prowadzi dodatkowo kilkaset skalnych stopni. Całość wygląda bardzo tajemniczo. Do dzisiaj świat nauki nie poznał dokładnej genezy tego miejsca. Jedyne wzmianki dotyczące wieku Gunung Padang, jakie możemy znaleźć, wskazują na to, że andezytowa struktura powstała z rąk człowieka w pierwszych wiekach naszej ery. W zależności od wyników badań podawane są daty pomiędzy II i V wiekiem naszej ery, VI i VII wiekiem naszej ery oraz na przełomie er. Najnowsze doniesienia jednak sugerują kompletnie inne pochodzenie niezwykłej konstrukcji. Najstarsza piramida na świecie czy ogromny przekręt naukowca? W te wyniki badań nikt nie wierzy. Na łamach Archaeological Prospection pojawiły się wyniki badań Danego Hilmana Natapdyaya, indonezyjskiego geologa specjalizującego się przede wszystkim w tektonice. Badacz wskazał na podstawie datowań izotopowych, że Gunung Padang zaczęło być budowane jako gigantyczna piramida już 27 tysięcy lat temu. Może nie mamy pełnej świadomości na ten temat, ale jeśli informacje Natapdyaya są zgodne z prawdą, to indonezyjskie stanowisko jest starsze niż pierwsza na świecie piramida Djosera w Egipcie, licząca ponad 4600 lat, czy nawet megalityczne miejsce z Turcji Göbekli Tepe, które powstało z rąk człowieka 11 tysięcy lat temu.
Aż trudno uwierzyć w prawdziwość wyników opublikowanych badań. Na krytykę nie trzeba było długo czekać. Zanim jednak do niej przejdziemy, poznajmy szczegóły tej rewelacji. Zespół naukowca przeprowadził analizę nie tylko samych tarasów, ale również gruntu, jaki znajduje się poniżej. Na podstawie wydobytych rdzeni z wnętrza góry i datowania izotopowego gleby zalegającej pomiędzy skalnymi głazami stwierdzili, że istnieją cztery rodzaje warstw budujących grunt Padang i każda z nich odpowiada innemu etapowi budowy. Pierwszy okres, kiedy człowiek zaczął rzekomo budować gigantyczną piramidę, trwał od 16 do 27 tysięcy lat. Drugi etap budowy przypadł na czas 7,5 tysiąca 8 tysięcy lat temu, a najmłodszy okres, podczas którego skonstruowano tarasy schodkowe, miał miejsce 3-4 tysiące lat temu. Diani Lewis w Nature od razu zwróciła uwagę na podstawową niezgodność z jednym ważnym faktem. Najstarsze ślady bytności człowieka w Indonezji liczą maksymalnie 12 tysięcy lat. Zatem Gunung Padang musieliby zacząć budować przedstawiciele zupełnie nieznanej nam cywilizacji, po której nie zostało żadnego śladu. Co więcej, próbki gleby sprzed 10 tysięcy lat, które badali naukowcy, były całkowicie pozbawione jakichkolwiek śladów świadczących o działalności człowieka. Nie zawierały ani fragmentów kości, ani resztek węgla drzewnego. Wnioskując zatem, 27 tysięcy lat temu nikt nie rozpalał w tym miejscu ognia. Skoro nie czynił tego, jak mógł ustawić w kształt piramidy setki kilkutonowych głazów? W sprawie artykułu doktora Hillmana w Archaeological Prospection zostało wszczęte dochodzenie ze strony wydawcy naukowego periodyku firmy Wiley. Jak przyznała Eileen Ehrenwine, redaktorka czasopisma, którą cytuje Nature, redaktorzy, w tym i ja, i zespół do spraw etyki badają obecnie ten artykuł zgodnie z wytycznymi Komisji do spraw etyki publikacyjnej. Nie wiadomo, jakie dalsze będą losy tego tekstu. Ja na temat Gunung Padang, jak wspomniałem wcześniej, pisałem w swojej książce na temat najstarszych cywilizacji na Ziemi. Nagrałem audycję na jej temat, w kilku materiałach też o tym wspominałem, stanowisku archeologicznym. Moje badania nad Gunung Padang, czy raczej dociekania na temat prawdy, na temat tego stanowiska archeologicznego, zaczęły się od kontaktu z Robertem Shochem, z doktorem Robertem Shochem z Bostonu, ze Stanów Zjednoczonych, który sam był na miejscu i to miejsce badał osobiście, i on mi, słuchajcie, przekazał taką informację, bo ja korespondowałem z doktorem Shochem mailowo jakiś czas temu już, i on mi powiedział, że co jest najbardziej interesujące, to jest to, że nie ma tutaj wątpliwości, że całe to wzgórze poddane zostało tak zwanemu, to znaczy całe, no ostatnie 150 metrów tej góry zostało poddane terraformingowi, czyli przekształceniu, i to jest ewidentnie robota ludzka. Zostało to wzgórze przekształcone na coś w rodzaju piramidy. Te ostatnie kilkaset metrów, jak mówię teraz. I wewnątrz tej góry, jak zaczęto robić odwierty, to okazało się, że wewnątrz są jakieś struktury, jakieś korytarze, jakieś jamy, jaskinie. I zlokalizowano tam sztuczne struktury, które przede wszystkim zlokalizowano coś w rodzaju zaprawy, którą datowano. I stąd te wyniki takiego, a nie innego datowania radiowęglowego, bo to było datowane metodą C14, co ciekawe. I co jest jeszcze istotniejsze, to jest to, że tam na szczycie faktycznie znajdują się takie bardzo charakterystyczne bloki andezytowe, tylko nie są to takie typowe bloki, jak kojarzymy z innych miejsc na Ziemi, tylko są to takie bloki przypominające do złudzenia belki. Coś jak w Nan Madol, nie wiem czy pamiętacie, tam są też identyczne wręcz struktury geologiczne. I jak przekazał mi Robert Shoch, kiedy on tam był na miejscu, to nie znalazł tego typu właśnie po prostu tak zwanych belek skalnych w ich naturalnym ułożeniu.
Widać było wyraźnie, jak wspominał w korespondencji ze mną, że można było wyróżnić nawet bloki, które, dużo bloków, które miały stanowić jakąś zabudowę. Ci ludzie po prostu, którzy tam kiedyś zamieszkiwali to miejsce, najwyraźniej skonstruowali jakąś budowlę czy szereg budowli, które w niewyjaśnionych okolicznościach się rozpadły. Te belki kamienne zostały rozrzucone po wzgórzu i jest tu taki swoisty śmietnik po prostu. Coś jak na przykład w Pumapunku, gdzie również są porozrzucane bloki skalne i dzisiaj, do dzisiejszego dnia tak naprawdę nie wiadomo, co tam dokładnie się znajdowało. Czy rodzaj świątyni, czy coś takiego. Ta hipoteza o piramidzie to jest tylko hipoteza. To nie jest tak naprawdę najważniejszy tutaj fragment tych badań, ale nie ma wątpliwości w ogóle, że jakaś działalność tam człowieka była podejmowana. I co jest jeszcze istotnego, to Robert Schock przekazał mi informację, bo on również był na stanowisku archeologicznym w Turcji, w Göbekli Tepe, które jest starsze niż to, co czytałem, 11 tysięcy lat temu miało powstać niby, według tego artykułu, czyli 9 tysięcy lat przed naszą erą. No, jest starszy Göbekli Tepe, liczy nawet 12 tysięcy lat przed naszą erą, 14 tysięcy lat temu zostało więc wybudowany, może i jeszcze wcześniej, nie wiadomo do końca tego, ale kiedy on tam był na Gunung Padang i w Göbekli Tepe, to powiedział mi, że napisał mi, że również odniósł wrażenie, że w tych miejscach doszło do jakiegoś kataklizmu, dlatego że w Göbekli Tepe również wyróżniamy takie całe segmenty, które zostały jakby zburzone, później odbudowane, wyróżniamy szereg konstrukcji, które zdają się być uformowane na kształt jakichś zabudowań ochronnych, które miały bronić tą ludność, która tam kiedyś, no, może nie zamieszkiwała Göbekli Tepe, ale po prostu się znajdowała. Powiedział mi wprost, napisał, że wyróżnił nawet tak zwane schrony. I na Gunung Padang jest podobnie, to znaczy również według Roberta Schocha tam doszło do jakiejś nagłej, podkreślam to, nagłej katastrofy, kataklizmu, który bardzo widocznie przyczynił się do zburzenia tamtejszych struktur właśnie stworzonych z tych belek skalnych, z andezytowych bloków, które istnieją na szczycie tej góry. Więc jest to bardzo interesujące. Oczywiście naukowcy się z tego typu badaniami nie będą zgadzać. Nie jest to dla mnie żadną nowością. Natomiast pamiętajmy o tym, że cywilizacja powstała znacznie wcześniej. 10 tysięcy lat temu istniały według mnie cywilizacje, które radziły sobie naprawdę dosyć dobrze, które znały się na budownictwie, które znały się na rolnictwie, które potrafiły wyrabiać przedmioty obsydianowe. Przypomnijmy, że w Turcji wyróżniamy kilka takich megalitycznych, no może nie, ale w pewnym sensie też megalitycznych, kamiennych świątyń, czy też to, jeżeli chodzi o Göbekli Tepe czy Karahan Tepe, ale wyróżniamy też kamienne metropolie, jak Çatalhöyük, jak Aşıklıhöyük. Jest tego naprawdę sporo. Na terenie Sidi są takie zabudowania, tak zwane proto-miasta, jak Yerf El Ahmar, Tel Quaramel, Ain Gazal na przykład, które zdecydowanie wyróżniają się tutaj i nie są jakimiś prymitywnymi osadami gdzieś tam skleconymi na prędce z błota, z gałęzi i tak dalej, tylko są to typowe, kamienne, solidne zabudowania. Mieszkańcy tych metropolii tak zwanych, czy protomiast, również nie byli prymitywni, tylko przywiązywali bardzo dużą wagę do estetyki, używali barwników na przykład. Więc z całą pewnością można stwierdzić, że ponad 10 tysięcy lat temu ta południowa część
Mezopotamii, Syria, Jordanię, również Jerycho, bo chociażby do niedawna uznawane za najstarsze miasto świata, południowa Turcja, czy Indonezja, słuchajcie, no być może też. Pamiętajmy o tym, że Indonezja, to miejsce, gdzie znajduje się Gunung Padang, kiedyś nie była wyspą, to był kawałek, tam był ląd normalnie, między Malezją, Indonezją był stały ląd, który później został zalany przez wody oceanu, więc jest to bardzo istotna rzecz. Nawet naukowcy, którzy badali podwodne tutaj rejony, czy Indonezji, czy w ogóle tutaj Malezji, również natknęli się na jakieś pozostałości po człowieku, no ale trudno badać coś, co no, znajduje się w bardzo słabym stanie. Tak naprawdę niestety klimat nie pozwolił na zachowanie tych podwodnych pozostałości po człowieku, więc nie da się ich badać. Natomiast sama sprawa, słuchajcie, jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa i wcale to nie jest tak. W tym artykule doszło do jak widzicie, kilku takich niedomówień i cały tekst jest taki, no, ma wygłos takiego sensacyjnego odkrycia, jakiegoś naciągacza, który tutaj wymyślił sobie cywilizację nieznaną sprzed 27 tysięcy lat. Natomiast no, nikt nie powiedział, słuchajcie, że takie cywilizacje tak dawno temu na Ziemi nie istniały, bo są dowody, jak mówię, na to, że ponad 10 tysięcy lat temu były na Ziemi cywilizacje już, które potrafiły wznosić kamienne konstrukcje, które miały wiedzę na temat rolnictwa, potrafiły z dziko rosnących traw wytwarzać prawdziwie uprawne zboże, więc też jeżeli chodzi o na przykład Turcję, więc nic nie wskazuje na to, że historia ludzkości nie mogła być inna. Ona była inna, tylko że naukowcy nie chcą się na to do końca zgodzić, więc ciekaw jestem, jaki będzie rozwój tych badań doktora Hillmana, czy w ogóle one nie zostaną odrzucone. Okaże się. Drugi artykuł dotyczy niezwykłych odkryć, jeżeli chodzi o Wyspę Wielkanocną. Tu chodzi o rośliny uprawne, które zostały znalezione na Wyspie Wielkanocnej, które łączą tą wyspę z terenami Ameryki Południowej. Jest to również bardzo interesujący temat. Pozwolicie, że zacytuję fragment tego artykułu z National Geographic. Naukowcy przebadali najstarsze znane rośliny uprawne, które przywieziono na Wyspę Wielkanocną. Część z nich pochodzi z Polinezji, a część z Ameryki Południowej. Co to oznacza i skąd tak naprawdę pochodzili pierwsi osadnicy? Wyspa Wielkanocna to jedna z najbardziej odosobnionych wysp na świecie. Położona jest w południowym rejonie Pacyfiku, ponad 2000 km od wysp Pitcairn w Polinezji i prawie 4000 km od Santiago de Chile w Ameryce Południowej. Najbardziej znana jest z monumentalnych, wielotonowych posągów Moai, ukazujących zapewne przodków rdzennej ludzkości. Po dziesiątkach lat wiemy już całkiem dużo o dziejach wyspy i jej pierwszych mieszkańcach. Jednak w powszechnej opinii jest to ciągle tajemnicze miejsce. Do pewnego stopnia jest to prawda. Naukowcy spierają się i dyskutują na przykład na temat nieodczytanego do dziś lokalnego pisma Rongo Rongo. Do naszych czasów zachowało się 25 zabytków, na których znajdują się takie teksty. Tutaj drobne wtrącenie. Ten, kto tworzył ten artykuł, nie zna pewnie profesora Benona Zbigniewa Szałka, który pismo Rongo Rongo odczytał, nagrał na ten temat audycję. Są to bardzo ciekawe odkrycia. Dopiero w ostatnich dekadach naukowcy rozpoczęli intensywne badania jaskiń, których w tym miejscu jest około 1000. Kierownikiem tych prac był dr Maciej Sobczyk z Ośrodka Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego. Do tej pory udało się spenetrować kilkaset z nich i znaleźć mnóstwo zabytków. Kiedy i skąd dotarli pierwsi ludzie na Wyspę Wielkanocną? Długo sądzono, że stało się to nawet 1500 lat temu. Najnowsze badania przeczą takiemu przekonaniu. Wygląda na to, że ludzie dopłynęli na tę jedną z najbardziej odosobnionych wysp świata dopiero między X a
XIII wiekiem, oczywiście naszej ery. Na potrzeby ostatnich badań naukowcy wzięli pod lupę szczątki roślin ze stanowiska archeologicznego Anakena na Wyspie Wielkanocnej. Pochodziły z najstarszych znanych warstw związanych z zasiedleniem wyspy i pochodzących z lat 1000-1300 naszej ery. Dzięki prześledzeniu występowania roślin i ich ruchów można też poznać migrację ludzi, którzy zabierali ze sobą gatunki uprawne, aby się nakarmić i przetrwać. Jak mówi profesor Andrea Zalenfreund z Uniwersytetu w Chile, przez wiele lat wraz z moim zespołem analizowaliśmy rozprzestrzenianie się gatunków roślin poprzez badania genetyczne. Niniejszy artykuł podsumowuje badania, które stawiają podobne pytania, ale wykorzystują zupełnie inne podejście metodologiczne. Profesor Zalenfreund wraz z zespołem z innych chilijskich instytucji i ze Szwecji próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądały kontakty między mieszkańcami Polinezji i Ameryki Południowej setki lat temu i gdzie w tej całej układance znajduje się Wyspa Wielkanocna. Pozostałości skrobi pozyskane z narzędzi obsydianowych ujawniły, z jakich gatunków roślin ona pochodziła. Udało się zidentyfikować takie gatunki, które do tej pory nie były znane z Wyspy Wielkanocnej. Są to owoce chlebowca właściwego, imbiru lekarskiego i ziarna skrobi drzew tropikalnych oraz kolokazji jadalnej, czyli taro i pochrzynu. Te dwa ostatnie gatunki były powszechne w rolnictwie ludów Pacyfiku. Co ciekawe, w tych najstarszych znanych warstwach odkryto też gatunki pochodzące ze wschodniego kierunku, czyli z Ameryki Południowej. Są to słodki ziemniak, achira, maniok, żółto socza. Odkrycie ziemniaków to mała sensacja, bo to najstarszy przykład rozprzestrzeniania tego gatunku na wyspie Pacyfiku. Po raz pierwszy dostarczamy dowody na to, że słodki ziemniak nie był jedynym gatunkiem roślin transportowanym z powrotem na Pacyfik przez polinezyjskich podróżników. Zwraca uwagę badaczka również na to, że odkrycie wykorzystania chlebowca, ważnej rośliny spożywczej na Pacyfiku, która do tej pory była uważana za nieznaną na Wyspie Wielkanocnej i też nieuprawianą z powodu ograniczeń, które były związane z klimatem wyspy. I teraz bardzo ciekawy fragment tego artykułu. Co rośliny mówią o ludzkich podróżach? National Geographic Polska zapytało profesor Andrea Zalenfreund, w jaki sposób należy interpretować nowe ustalenia dotyczące roślin. Czy to oznacza, że pierwsi osadnicy dotarli na wyspę z obu kierunków, zarówno z Polinezji i Ameryki Południowej? Analizowane przez nas stanowisko jest najwcześniejszym datowanym, jednak niekoniecznie odpowiada najwcześniejszym kolonizatorom. Nasze wyniki pokazują, że zanim ludzie zamieszkali na stanowisku Anakena, podróżowali już do wybrzeży Ameryki Południowej i byli w kontakcie z ludami Ameryki Południowej. W naszej ocenie polinezyjscy podróżnicy dotarli do wybrzeża kontynentu amerykańskiego i weszli w interakcję z lokalnymi populacjami amerykańskimi. W późniejszym czasie powrócili na wyspy Pacyfiku z niektórymi amerykańskimi gatunkami, które były następnie uprawiane na różnych wyspach obok tradycyjnych roślin znanych na Pacyfiku. Czy jest to rewolucyjne twierdzenie? W ocenie naukowczyni nie. Od kilku lat gromadzone są dowody na kontakty transpacyficzne. Do najważniejszych należy obecność słodkich ziemniaków na Pacyfiku na kilku stanowiskach archeologicznych z czasów sprzed kontaktu europejskiego oraz obecność polinezyjskiego kurczaka w kontekście archeologicznym w południowym Chile. Wyniki płynące z analiz DNA wskazują, że niektóre ludy amerykańskie mieszały się w pewnym momencie z grupami z Pacyfiku. Czyli według, jak słyszycie, według naukowców nie jest sensacją to, że odkryto dowody na migrację ludności, która według tej oficjalnej teorii nie miała miejsca. Chodzi tutaj o napływ, jaki napływ, których ludzi, skąd. To też jest zagadka, ale ogólnie chodzi o kontakty między mieszkańcami Wyspy Wielkanocnej i z mieszkańcami Ameryki Południowej. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że oprócz tego, że wykryto te rośliny,
które są charakterystyczne dla Wyspy Wielkanocnej i też Ameryki Południowej, to pamiętajmy, że tam jest dużo więcej podobieństw między tymi miejscami, bo jeżeli chodzi o architekturę, również pamiętamy te niezwykłe kamienne platformy z Wyspy Wielkanocnej, które architektonicznie bardzo przypominają zabudowania z Boliwii, z Ameryki Południowej, kiedy na przykład tubylcy z Ameryki Południowej jeszcze w czasach konkwisty zostali zapytani przez Hiszpanów, kto te budowle wznosił, to oni tylko kiwali głowami i po prostu nie mieli pojęcia na temat tego, kto te niezwykłe struktury mógł wznieść. Więc tutaj problem jest taki, że te kontakty pierwsze, najwcześniejsze, były najprawdopodobniej znacznie wcześniej, niż naukowcy sobie to w ogóle mogą wyobrazić. Być może Wyspa Wielkanocna była czymś zupełnie innym, niż naukowcy sądzą do dzisiaj, dlatego że jak rozmawiałem korespondencyjnie z Robertem Szochiem, to on powiedział mi, że najstarsze posągi Moai były wykonywane z bazaltu, a pokłady bazaltu znajdują się pod wodą, więc tu jest ciekawostka polegająca na tym, że Wyspa Wielkanocna mogła być częścią jakiegoś większego lądu, co zresztą znajduje odzwierciedlenie w legendach, które pochodzą w zasadzie z całego Pacyfiku, z wielu wysp, które pokazują, że był ląd na Pacyfiku, później w wyniku kataklizmu ten ląd się rozpadł, powstały wyspy większe lub mniejsze, była migracja ludności z tego lądu, tak zwanego Mu, czy Hiva, różnie to się nazywa wśród mieszkańców Polinezji, ale jest to bardzo ciekawe i ten słodki ziemniak, ja o tym słodkim ziemniaku dowiedziałem się, powiem szczerze, znacznie wcześniej, dlatego że był kiedyś, nie pamiętam już, gdzie oglądałem taki program na temat pewnej pani z Nowej Zelandii, która była rdzenną mieszkanką, no cały czas jest rdzenną mieszkanką Nowej Zelandii i ona jest, słuchajcie, tam jest grupa ludzi zupełnie o innej charakterystyce, jeżeli chodzi o wygląd, niż tubylcy, dlatego że to są, tak jak ta właśnie pani, to są ludzie o białej karnacji skóry, o jasnych włosach, często niebieskich oczach. I ona mówiła o tym, już wtedy, to było kilka lat, czy nawet wcześniej, kilkanaście lat temu, ona mówiła o białym ludzie. Znała tą historię białego ludu, który rozprzestrzenił się po Pacyfiku, zaludniał różne wyspy. Oni są, słuchajcie, jakby to powiedzieć, następcami tego białego ludu. To jest coś niezwykłe, że wciąż istnieją potomkowie tych, którzy kiedyś zaludnili, skolonizowali wyspy Pacyfiku, stworzyli tam być może jakąś cywilizację wcześniej, nie wiadomo tego do końca. Natomiast ona wtedy już mówiła o tym słodkim ziemniaku, który był znany, który jest znany w wielu miejscach, na kilku co najmniej wyspach pacyficznych. I ten ziemniak, słuchajcie, no oczywiście musiał pochodzić z Ameryki Południowej, czyli o, co jest ciekawe tutaj, o zupełnie innym przebiegu ludzkiej historii wiedzieli już mieszkańcy, no, tej Nowej Zelandii, jak ta pani, o której teraz mówię, znacznie wcześniej niż naukowcy ustalili, że to, co przed chwilą czytałem, że faktycznie znalezienie tych roślin może świadczyć o zupełnie innym przebiegu migracji ludności w dawniejszych czasach. To pokazuje przede wszystkim, że nie ma sensu jakoś bardzo ufać tym naukowym teoriom, które są bardzo ograniczone, co widać po tym właśnie przykładzie, po przykładzie Gunung Padang, po jeszcze jednym przykładzie, na który się powołam za chwilkę, który dotyczy Wielkiej Piramidy, że pewne teorie, które tutaj wysnuwają naukowcy, one są takie, żeby po prostu łatwo można było je przypasować do obowiązujących teorii, do obowiązującego światopoglądu.
Nie mówiłem o tym szerzej, ale przecież profesor Benon Zbigniew Szałek odkrył coś, co powinno postawić do pionu świat archeologii w całości, od A do Z. On odczytał to pismo Rongo Rongo, przeanalizował, dowiódł tego, że jest lustrzanym odbiciem pisma z Mohenjo-Daro. Odczytał na podstawie tego pisma Rongo Rongo, że Nanmadol jest, no, ma związek zarówno z Mohenjo-Daro, jak i z Wyspą Wielkanocną, bo w tłumaczeniu oznacza to miejsce pomiędzy, czyli dokładnie jest to odzwierciedlenie w rzeczywistości, że jest to miejsce pomiędzy Mohenjo-Daro a Wyspą Wielkanocną. On odczytał również zapis pisma Rongo Rongo, który znajduje się na Wyspie Wielkanocnej. Co jest jeszcze istotne, że zarówno Ameryka Południowa i Wyspa Wielkanocna jest połączona przez tak zwanych ludzi ptaków, którzy są bardzo charakterystyczni dla obu tutaj kultur, więc to jest kolejny dowód na to, że migracje były, ale były znacznie wcześniej niż zakładają tutaj badacze, o czym przecież mówią legendy z Wyspy Wielkanocnej, że na Wyspę Wielkanocną przybyli długousi. Długousi, słuchajcie, to jest bardzo ciekawa historia tego ludu, który przecież również był znany w Ameryce Południowej wśród Inków, była arystokracji. Wśród arystokracji był biały lud, również tak zwanych Orejones, długouchych. Historia niezwykła, ale tak jak mówię, nie analizowana jakoś szerzej przez badaczy, przez historyków. Więc historia, słuchajcie, widać, że w archeologii coś się dzieje, ale na razie pewne rzeczy zostają spłycone. Tak, żeby nie robić jakiejś wielkiej sensacji trzęsienia ziemi. I ostatnia historia dotyczy papirusu, który, jak mówi artykuł, ujawnia, jak zbudowano Wielką Piramidę. Tytuł jest głośny, wręcz niezwykły, ale no właśnie, ujawnia jednak troszeczkę co innego niż zostało zapisane, niż teoretycznie mogłoby się wydawać, że zostało zapisane. Uwaga, fragment tego artykułu. Zwoje, które zmieniły historię. Te zwoje z Morza Czerwonego, opisujące codzienność portu i jego mieszkańców, rzucają nowe światło na budowę Wielkiej Piramidy. Wśród nich szczególną uwagę zwraca dziennik Merera, lidera grupy roboczej, który brał bezpośredni udział w pracach. Jego relacja dostarcza nie tylko wiedzy o logistyce i organizacji pracy, ale także osobistych przemyśleń i codziennych wyzwaniach. Analiza papirusów i odnalezionych artefaktów ujawniła, że pracownicy odpowiedzialni za budowę piramidy byli wykwalifikowanymi robotnikami, a nie niewolnikami. Wynagradzani byli zbożem i innymi produktami spożywczymi, to podważa długo utrzymujące się przekonanie o niewolniczej pracy przy budowie piramid. I odkryto podobno dziennik niejakiego Merera. Ekipa pod jego kierownictwem liczyła około 200 osób, przemieszczających się po całym Egipcie, zajmujących się różnorodnymi zadaniami związanymi ze wznoszeniem piramid. Szczególnie interesujące są opisy transportu bloków wapiennych, służących jako obudowa piramidy, które były wydobywane z kamieniołomów Ftura, a następnie transportowane drogą wodną do Gizy. I Merer opisuje trzydniową trasę transportu kamieni. Uwaga, dzień 25, Merer i jego zespół pracują nad przemieszczeniem kamieni w południowej Tura, gdzie spędzają noc. Dzień 26, wyruszają z południowej Tury z ładunkiem kamiennych bloków w kierunku Achet-Hufu, czyli Wielkiej Piramidy, nocując w obszarze Szechufu, nieopodal Gizy. Dzień 27, w Szechufu załadunek na statki i podróż do Achet-Hufu z kamieniami z noclegiem na miejscu. Dzień później zespół powracał po kolejne kamienie. W dzienniku wspomniano również o Anhafie, przyrodnim bracie Hufu, pełniącym funkcję nadzorcy wszystkich prac króla. I dalsza część artykułu już jest mniej interesująca. Natomiast co tutaj, słuchajcie, co tu jest takiego niezwykłego? Ja nie mogę się dopatrzyć, powiem szczerze, żadnych niezwykłych historii, no bo to, że transportowano jakieś bloki wapienne, no to przecież to można było zrobić. To nikt nie podważa tego, że nie mogli starożytni Egipcjanie transportować bloków skalnych drogą
rzeczną. Przecież nikt tego nie powie, bo to by była głupota. Natomiast z drugiej strony patrząc, to co niezwykłego jest, jeżeli chodzi o już same fakty. No, słuchajcie, powiedzmy sobie to otwartym tekstem. Tutaj nie jest opisany żaden etap budowy Wielkiej Piramidy, tylko jest opisane to, jak były transportowane bloki wapienne. W zasadzie niewiele można wywnioskować po tych opisach, bo one są takie dosyć fragmentaryczne. Natomiast nawet jeżeli przyjmiemy, że Wielką Piramidę obudowywano tą licówką wapienną, no to czy to jest coś takiego niezwykłego? No chyba nie. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli Wielka Piramida powstała wcześniej niż zakładają naukowcy, to my nie wiemy, w jakim stanie ją Egipcjanie starożytni zastali. Być może jest to bardzo prawdopodobne, że ta licówka powstała w czasach starożytnych. Nikt tego, słuchajcie, nie powie. Nie zaprzeczy takiemu twierdzeniu, bo no, jest to możliwe. Tym bardziej, że no, są te opisy z dziennika Merera, które taki transport bloków opisują. Tutaj nie ma na przykład opisanego, w jaki sposób te bloki wapienne transportowano już tam na miejscu, podnoszono do góry, ustawiano, umiejscowiano w Wielkiej Piramidzie. No szkoda, że czegoś takiego nie ma, bo to by dużo więcej nam dawało niż taki opis, powiedzmy, transportu rzecznego, który no, mógł być dokonywany przecież, dlaczego nie. Natomiast nie jest to według mnie wcale żaden proces budowy, etap budowy Wielkiej Piramidy. To umówmy się. I tutaj być może artykuł jest głośny, natomiast on wcale nie jest tak niezwykły, jak mogłoby się wydawać. Więc jak jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. W archeologii widać wyraźnie, że coś tutaj się zmienia. Natomiast ja mam takie wrażenie, że żeby naprawdę się zmieniło, to muszą przede wszystkim zmienić się ludzie. Muszą w to wszystko zaangażować się inżynierowie, ludzie, którzy mają doświadczenie, jeżeli chodzi o takie inżynierskie podejście do tematu, dlatego że inaczej, słuchajcie, ta historia nasza jest i będzie cały czas niezrozumiała. Być może będą ludzie, którzy w przyszłości popatrzą na historię inaczej, być może dopuszczą do siebie w ogóle taką możliwość, że cywilizacja jako taka mogła powstać wcześniej, że odnalezienie pisma to nie jest kluczowy tutaj warunek, aby uznać daną kulturę za cywilizację. Także ja już bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już w kolejnym materiale. Cześć.